Witam, witam. Umówiłem się nie tak dawno z chłopakami, z moimi widzami, że opowiem im o niektórych powiedzonkach kieleckich, takich typowo kieleckich. No jak na przykład scyzory kieleckie. Ale bardziej chyba znane w Polsce, może nie bardziej, ale również znane w Polsce było takie drugie powiedzenie: nie piździ jak na dworcu w Kielcach. Czasami niektórzy mówią trochę w skrócie: piździ jak w Kieleckiem. Ale to naprawdę to było jak na dworcu w Kielcach. Ja tak od dawna, od kiedy słyszałem, pamiętam to, tą formę. Ale w Kielcach wcale nie wieje, no piździ, czyli wieje, ale wcale nie wieje tak bardzo, nie więcej wieje niż w innych miejscowościach, w innych miastach, może i w innych rejonach, trzeba powiedzieć. Owszem, chociaż kto wie, na tym nowym dworcu nie ma takich drzwi na przestrzał. W starym dworcu tak było, że były takie drzwi otwierane, takie klap, klap, klap. Takie jak w starodawnych tego kubojskich salonach. Takie, no, dwie połówki na takich dziwnych zawiasach, że jak ktoś wychodził na peron i wchodził od miasta, od Placu Wolności, to był taki długi przeciąg i tam rzeczywiście mogło przez chwilę, przez sekundę, dwie, pięć, 15 sekund mogło zawiać mocniej niż na normalnym dworcu. Ale to był stary dworzec, jeszcze z czasów austriackich. Dworzec, który, no, tu niektórzy Kielczanie żałują, bo taki piękny podobno. Ja pamiętam ten dworzec właśnie odwrotnie, jako brudny, śmierdzący, zajszczany, zasrany. Dlatego, że on miał, to była ciasna poczekalnia, nieduża. I na tej hali poczekalni były takie cztery, takie potężne, murowane, grube słupy, które podtrzymywały piętro. I te słupy akurat tworzyły takie fajne, tam te dwa narożne, zwłaszcza od strony peronu, takie dwa ciche kąciki, zakątki, gdzie można było załatwiać swoje potrzeby. No mężczyźni, tylko nie kobiety, bo kobiety oczywiście na dworcu publicznym, nawet za filarem, nawet za takim słupem, no chyba się nie za... No nie wiem, ale chyba nie. Chociaż w necie jest takie zdjęcie, że jakaś też kobieta właśnie przynaglona pilną potrzebą załatwiła kloka, zostawiła kloka w takiej alejce w markecie. Pobiegła tam tak gdzieś za róg, za regały, a z tyłu nie widziała. Z tyłu u góry miała kamerę, która cały czas filowała, co ten bawtyl robi. Stanęła w rozkroku majty w dół, przykucnęła, bach! Zrobiła kloka, rozejrzała się tylko szybko, majty do góry i poszła z powrotem w tą główną alejkę. No ale to tylko no, raz się mogło zdarzyć. Na tamtym dworcu nie mogło piździć. A na tym nowym dworcu, tym, który jest obecnie, także do wyburzenia okazuje się, bo podobno niefunkcjonalny i brzydki podobno. Mnie się podoba. Ale są fachowcy, którzy twierdzą, fachowcy w cudzysłowie, że jest brzydactwo. Niefunkcjonalny. No, niefunkcjonalny, bo nie tak dawno jeszcze był zasrany, zabrzdziany przez tych wszystkich łazików kieleckich po roku 80. Wtedy, kiedy zaczęło się to takie wrażenie od śmietnika do śmietnika w poszukiwaniu no, czegoś do życia. Ale ten nowy dworzec i nie ma takich drzwi na przestrzał. Tam jest przecież zejście do tunelu i trzeba wejść pod peronem przez tunel z miasta, przez tunel można na halę dworcową wyjść albo z hali dworcowej też przez tunel na perony. Jedynie na pierwszy peron, ale to z boku. Tam przy kasach są takie, z drugiej strony też, ale z boku są takie dwa przejścia, wejścia i wejścia małe, takie drzwiami odmykanymi. I to nie może być, że piździ jak na dworcu w Kielcach, ale powiedzenie takie jest. A drugim takim mocnym, modnym, znanym w kraju powiedzeniem to kieleckie scyzory albo scyzory. I tu też nie wiadomo, skąd się to wzięło. Różne koncepcje. Dyrektor Kieleckiego Muzeum, Muzeum Miasta Kielce, jest takie muzeum w Kielcach, jedno z kilku. Dyrektor tego muzeum to taki badacz lokalnych w ogóle dziejów samych Kielc i okolic najbliższych. Można mówić, że on zna historię miasta. No i on wyprowadza to pojęcie, to hasło scyzory troszkę zbyt wcześnie, bo powołuje się na taką postać Gerwazego. W takim wielkim opowiadaniu wierszowanym pan Tadeusz Mickiewicza. Gerwazy miał taki piękny, duży nóż. Miecz nosił go tutaj przy pasie, przy boku.
z damasteńskiej stali, czy z jakiejś, jaka wtedy była stal najlepsza, no nie wiem, damasteńska być może, nie pamiętam jaka, no ale z najlepszej europejskiej stali, europejskiej, czyli wówczas, no chyba światowej, bo cały świat to była Europa i najbliższe tylko okolice. I Gerwazy na ten swój piękny, ciężki, wielki miecz mówił właśnie scyzor. To jest scyzor. Potem scyzoryk też się pojawiało pan Tadeuszu parę razy w ustach Gerwazego. No ale cóż Kielce mają wspólnego, czy co Gerwazy ma wspólnego z Kielcami? Nic. Nic, jajco, po prostu jajco. To nie może być ten ślad. Niektórzy z kolei mówią, że dlatego tu w Kielcach Kielce miały scyzoryki, bo podobno każdy Kielczanin nosi w kieszeni scyzoryk. Ja znam kilka pań z tego mojego wieku, które faktycznie tam noszą scyzoryki, takie maciupeńkie. No, jak to mówią, na wszelki wypadek trzeba coś tam przyciąć, odciąć, otworzyć butelkę, czy coś tam przy pazurach, coś tam majstrować. Taki mały, zgrabny scyzoryczek, który się mieści długości jednego palca. No to jaki to scyzor, nie? Ale mężczyźni, no podobno mogło to się wziąć stąd, że był taki czas za działania księdza Stasica, który tu w tych stronach tworzył potężny, tworzył, projektował, przekonywał, załatwiał, chodził, prosił, wyprosił tutaj w tym regionie potężny obiekt, okręg. Okręg, ja cholera, staropolski okręg przemysłowy, no takie coś, no, ale to szeroko, od Stalowej Woli, od Mielca, aż tam po Opoczno, po Przysuchę, no w centrum to były Kielce, na południe i na północ także. Być może tu, ponieważ było tych fabryk metalowych dużo, wiele tych fabryk robiło różne wyroby rynkowe, to i prawdopodobnie każdy ślusarz, mechanik w takim zakładzie miał tam możliwość zrobienia sobie po cichuteńku w tajemnicy przed szefem jakiś tam taki swój prywatny scyzoryk. I być może wtedy ludzie, mając taką łatwość zdobywania scyzoryków, rzeczywiście mieli w kieszeniach scyzoryki. Być może. Ale czy to, kto to wie, czy to prawda? Zresztą ja myślę, że takie scyzoryki były potrzebne mężczyznom dorosłym nie do walki, tylko do codziennych potrzeb. W całej Polsce mężczyźni lubili nosić takie scyzoryki na wszelki pażarny słuczaj. A po wojnie także podobno była moda. Tutaj w tym rejonie było to modne, cholera wie skąd. Tak jak wiele mód się tworzy. Jak po wojnie była moda na takie duże, tego polewy aż do kolan. Potem to się mówi oficerki, ale oficerki, a takie muty chłopskie, no to tylko mają polewy podobne, wysokie, ale nic więcej. Ale była właśnie moda na to, żeby mężczyźni mieli w kieszeni scyzoryki. Długo ta moda, jeszcze do lat 60. się utrzymywała. Być może i najpewniej stąd. Ale to w całej Polsce była moda. Tu w Kieleckim podobno może była to silniejsza. Może się to brała ta nazwa, to powiedzenie stąd, scyzory, bo każdy wówczas... Było modne, było w zwyczaju noszenie koziura. Och, tu się mówiło kozik po pierwsze, nie scyzoryk. Koziki nosili prawie wszyscy mężczyźni. A czy używali do walki? No wiesz, jak to w walce dobre widły, dobra sztacheta, dobra kosa, młotek, to dobry scyzoryk, który ma się pod ręką w kieszeni, też się wciągało, chodź, no gorzej tamten miał taki sam scyzor, tylko że jeden kaliber większy, to wtedy krew się lała prawdopodobnie. A porzekadło to scyzory kieleckie wróciło, nagle się pojawiło, jak na scenie muzycznej w Polsce pojawił się kielecki raper, nie wiem czy pierwszy w Polsce, ale jeden z pierwszych, pionier rapu w Polsce, Leroy. On teraz mieszka w Gdyni, no tam się, nie wiem czemu, tam się chyba wrzenił, no w tą Gdynię, pożenił się z Gdynią i słuch po nim w zasadzie upadł. No, ale on rzucił się tu w Kielcach. No i wtedy w Poznaniu był silny ośrodek rapowy w Kielcach. Zresztą wyszło kilka zespołów
rapu. Nie tylko rapu zresztą, ale w ogóle muzyki popularnej. Ale również prężnym ośrodkiem, trochę później, ale stawiał się też Poznań. W Poznaniu Leroya nie lubiano jako konkurencję, nie lubiano jako konkurencji swojej i za nim wołali kielecki scyzor. No i na początku Leroy się bardzo obrażał i się poruszał, pyskował tam na Poznaniaku, że ale potem pomyślał chwilę i scyzor, powiadasz? Dobre, to będzie moja ksywka. No i przyjął tą ksywkę jako swoją, no co, sceniczną chyba, tak? Jako ksywkę na scenie, scyzor. Scyzor nawet był w obiegu, pokazywał taki swój herb na tarczy herbowej, dwa takie skrzyżowane scyzoryki i tu u góry chyba korona z herbu kieleckiego. No tego pewnie nie jestem. To też był scyzor. Potem, nie tak dawno, w latach już, tu już w tym wieku, w latach 2000 chyba 8 albo 9, powstała w Kielcach taka drużyna, klub. Oni nazwali się MKS, Miejski Klub Sportowy. Scyzory właśnie, klub futbolu amerykańskiego. Był taki czas, że ćwiczyli, była to spora grupa chłopaków. Chłopaków no, w takim wieku właśnie przebojowym. 20, 30, 35 lat. Wśród nich prosty też, proste chłopaki, ale kilku było po studiach, czyli no prostych, ale już nie tak bardzo prostych. Trochę już pokręconych. I odgrywali już pewną znaczącą rolę w drugiej lidze, polskiej lidze futbolu amerykańskiego. Zdaje się, że w roku 2009 byli na drugim, przez jakiś czas sezonu, zamknę, bo wieje, cholera, byli na drugim miejscu, czyli mieli pozycję wicelidera tabeli drugiej ligi. Nie najgorzej im to szło. Wystąpili wtedy do władz miasta, do prezydenta Lubawskiego, żeby czy można by liczyć, czy klub mógł liczyć na dofinansowanie z kasy miejskiej. No, prezydent Lubawski jako ogromny patriota, sympatyk samego miasta podkreślał, chronił, rozwijał, pompował wiele inicjatyw lokalnych, ale tu postawił warunek, słuchajcie, scyzory, to nie jest dobre słowo, nazwa jest zła, słuchajcie, coś bardziej z kieleckim. No chłopaki się oburzył, jak to, jeszcze bardziej z Kielcami. Nie ma większej więzi niż scyzory kieleckie. Scyzory to przecież same jądro Kielc. Hop, hop, hop. Dla kogo jądro, to jądro. Dla kogo jaja, czyli jądra, to jaja, to jądra. Zaproponował więc prezydent chłopakom, żeby przyjęli, żeby, słuchajcie, Kielce są także, Kielce chcą i są miastem Piłsudskiego. A przecież Piłsudski wszedł tutaj do Polski, do historii Polski jako przywódca i dowódca, organizator Legionów Piłsudskiego, tak? Tu przecież ta pierwsza kadrowa to był zalążek Legionów i tu w Kielcach był pierwszy dłuższy postój tych Legionów, czyli Kielce były jakby pierwszą, no górnolotne słowo, stolicą, ale no może nie stolicą pisaną, nie konstytucji, ale praktycznie tutaj stąd wychodziły i wici, i polecenia, i rozkazy w Polskę, w różne rejony Polski. Czyli było to jakoś. No i prezydent mówi, żeby proponował, żeby zamiast scyzory przyjąć sobie nazwę Legion. No i zaczęło się, słuchaj, jaka Legia, jaki Legion, panie prezydencie, żadna Legia, dopiero byśmy sobie narobili kłopotu. A trzeba powiedzieć, że wówczas Legia Warszawa, tak jak chyba dzisiaj, jak i przez całe lata, Legia Warszawa nie cieszyła się wielką sympatią wśród kibiców i chłopaki się bali. Chyba słusznie, że Legion będzie brany jako kalkę Legii, jako młodszą siostrę tej cholernej Legii. Żadna Legia. No i rozeszły się drogi. Znaczy, sprawa tam wracała chyba ze 2-3 razy.
jedni trwali przy swojej nazwie, przy swoich scyzorach, a druga strona trwała przy swojej nazwie, przy Legionie, nie doszli do wspólnego mianownika. Na dzisiaj po tej drużynie scyzory zostały tylko zdjęcia w internecie i zostały taki mural na ścianie, na jednej ze ścian w Kielcach, duży mural, zrobiony zresztą przez tych chłopaków, bez uzgodnienia z władzami miasta. Po prostu jest to budynek, który stoi plecami do ulicy, do takiego placyku, na którym wówczas były chaszcze, takie szuruburu, krzaczory takie dzikie drzewa. Dzisiaj tamten plac, bo to był plac miejski, dzisiaj tamten plac kupił, no kilka lat temu, ja mówię dzisiaj, ale to kilka lat temu było. Kupił ktoś, zbudował tam stację benzynową, stację samoobsługową Neste i myjkę samochodów, to później myjkę samochodów i ten wielki mural odkrył się, bo ten gościu wyciął, wyplantował tamte drzewa, wrzucił w pierony, został się tylko ten mural scyzory, widoczny z ulicy. Podpowiem, jest to jedna z najbardziej ruchliwych ulic, bo jest to taka ulica, koło tego muralu trzeba przejechać.